Deszbur, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Trochę odmłodniałem, jak to Michał powiedział. Wyroda po pół roku zgolona. Przyjechaliśmy na polowanie. Polujemy dzisiaj w górach. Tak jak widzicie, nie ma śniegu. Zostało tak, jakby ktoś mąką posypał. Odwilż była, przyszła i po śniegu. Wybraliśmy się, końcówka planu łań została. Idziemy trochę pochodzić, trochę wieje wiatr. Taki wiatr o tej intensywności jest bardzo dobry, dlatego że można się ustawić pod ten wiatr i podchodzić. Wybrać sobie ścieżkę podchodową, której chcecie iść. Zabiorę Was dzisiaj na same szczyty. Jesteśmy na samym szczycie. W uroczysku, które my nazywamy Zeskand. Przejdziemy sobie takim szlakiem zrywkowym, wejdziemy sobie na takie międzymłodniki. No pochodzimy, poszukamy jeleni. Polujemy na jelenie łanie, jelenie cielaki, jelenie byki. Dziki, przypadek jak spotkamy. Sarna, niemożliwe, wilki wszystkie zeżarły tu już. Więc no cały czas mówię, że zrobimy odcinek o wilku. Przyjdzie czas, że zrobimy. Już się do niego szykuję. Dzisiaj może być trochę odcinek dłuższy, ponieważ w dalszej części tu już Was teraz zapraszam. Chciałem Was zaprosić na to, jak udoskonaliłem pewien celownik noktowizyjny, co dołożyłem do tego celownika, że tak powiem, w jakiej wersji można go kupić i co zrobić, żeby było w nim dobrze widać. Więcej Wam nie powiem, musicie poczekać na dalszą część materiału. Z Michałem to dogramy, to nie mamy jeszcze tego nagrane, ale już mam to wszystko zrobione. Oczywiście zobaczycie, jak w tym celowniku widać i tak dalej. No dobra, to by było tak pokrótce. Idziemy się przejść, może jakieś jelenie spotkamy. Coś mi się tam w głowie urodzi, to sobie pogadamy gdzieś tam dalej. Godzina 14:20. Wysiedliśmy z samochodu i powolutku, powolutku do góry. Szlakiem będziemy chodzili po terenie bardzo nierównym. Kaliber. Już Wam mówię, bo mnie wiele osób pyta o to. Nawet w komentarzach piszecie. Oj. Dzisiaj 9, amunicja jaką używamy do 9, ja używam amunicji w miarę lekkiej, norma Vulcan 15-gramowy, spokojnie wystarcza, balistycznie sprawdźcie sobie sami, nie odbiega niczym od 308, ja mam na 100 metrów przystrzelany w punkt. Dlaczego 9? Dlatego, że tu jest teren trudny, tu jest teren bardzo ciężki, chcemy tego zwierza unieruchomić, więc no nie ma porównania 9 do 308, żadnego. Zaczyna jakiś śnieżek pruszyć. Nie będziemy przedłużać, słuchajcie, wychodzimy na górę i mam nadzieję, że jakiegoś zwierzę dzisiaj spotkamy. Słuchajcie, zanim pójdziemy, to ja muszę sobie dopostosować jeszcze mój pastorał, bo jak wiecie, poluję z pastorem Blazera, którego sami możecie zresztą kupić na naszej stronie internetowej. On ma pełną regulację i czasami przed polowaniem trzeba go sobie ustawić, więc teraz to zrobię. Link w opisie. Link w opisie, tak, mamy dostępne. Link w opisie. Jeszcze zostały chyba ze starej dostawy dwa. Ja mam wersję 1, a my już mamy w ofercie wersję 2.0. Więc powiedzmy tą lepszą. Karbonowy, bardzo lekki. Bardzo dobrze się z nim poluje. Zresztą nie tylko tam możecie znaleźć pastorały. Tam macie wszystko. Mamy już sporo optyki. Noktowizję, termowizję, wabiki, czapki, kawę, sudeckie ostoi, kubki. No i wszystko po kolei. Przygotowane. Możemy startować. Nie przedłużając, idziemy do góry. Wiatr mamy dobry, słuchajcie, bo będziemy szli, zajechaliśmy jakby od drugiej strony. Myślałem, że będziemy szli z tamtej strony, ale z racji tego, że wiatr jest dzisiaj pieron wie jakiś taki typowo zachodni, no chyba z zachodu wie, tak centralnie z zachodu, to przejechałem na drugą stronę i będziemy pod wiatr podchodzić. Ruszamy. Doszliśmy do takiego miejsca, tu jest zwyżka, można byłoby tu usiąść, nie byłby to głupi pomysł i posiedzieć. Tu jest kawał drągowiny, a z prawej strony, po mojej prawej ręce, przed nami są młodniki i jelenie, które tutaj sobie zalegają w tych młodnikach, bardzo często tędy przechodzą. Ale dzisiaj siedzieć nie będziemy, znajdziemy sobie kawałeczek dalej. Już powolutku będziemy, teraz jesteśmy ustawieni totalnie pod wiatr. Będziemy szli w tamtą stronę i będziemy obserwować, czy gdzieś już na jagodziechach nie żerują. O tej godzinie u nas jeleń jest bardzo aktywny. Już o godzinie 14 to już wychodzi
z ustoi dziennej i rusza w Tażer. I od nas w linii prostej jakiś kilometr, może półtora kilometra, są łąki i pola. Więc jesteśmy na samym szczycie, one schodzą na dół, na nocny żer, po czym to wracamy. Więc bardzo często gdzieś tutaj jelenie możemy złapać. Czy się nam uda? Dzisiaj nie wiem, ale jak jechaliśmy, to na tym drobniutkim śniegu na drodze było jedno przejście jeleni, o dziwo, w drugą stronę, w głąb lasu. Idziemy dalej. Widzieliście? Tak jak wam powiedziałem, były jelenie, trzy byki. Byki to duże słowo. Młode byki, nie lubię słowa byczki. Były trzy młode byki. Jakieś ósmaczki, szóstaczki. Zeszły sobie lewo w dół, ale gdzieś już z tego młodnika wyszły i zaczęły żerować. Myśmy wyszli troszeczkę za drzew, jeden nas zobaczył, ale wiatr był dobry. Takie troszeczkę niespokojnie zeszły na to. My szukamy bardziej łani dzisiaj, albo cielaka, albo byka. Ale to musi być byk. Idziemy dalej. Nie poruszamy się po duktach leśnych, tylko weszliśmy w las, głęboko w las. Z jednej strony podchodzenie jest trochę prostsze, bo można wykorzystać sporo drzew jakby na zasłonę swoją. Krzewów, drzew, świerków takich podrośniętych. Ale z drugiej strony trzeba bardzo uważnie patrzeć pod nogi. Droga z reguły jest czysta. Tutaj są gałęzie. Z drugiej strony, jeżeli Hubert wam podarzy i strzelicie jelenia, powiedzmy tak, jak my dzisiaj polujemy, to czynności transportowe stąd, gdzie ja stoję, do drogi samemu to się nie da rady, nie ma szans, najmniejsze. Trzeba angażować kolegów. Przecież do kieszeni takiego jelenia się nie weźmie. I tak cały czas odchodzimy od tej drogi, odchodzimy i się zastanawiam z każdym krokiem, kto to będzie ewentualnie wyciągał stąd. Ale Mariusz ma wolne. Powiem wam, że ma przerwę w pracy. Krystian chyba też jest w domu. Damy sobie radę. Zjedziemy na dół, w stronę młodnika, tam jest przed nami następny młodnik. No i trzeba uważnie patrzeć. Ja się staram, słuchajcie, przejdę 10 metrów, patrzę, 10 metrów, patrzę. Ponieważ jelenie, które wyjdą na żer, będą sobie żerować spokojnie. Jeżeli się poruszać i powoli, idziemy pod wiatr, jest wtedy dobra, wysoka szansa na to, że uda się podejść. Ale one mogą też tutaj zalegać, bo to nie jest powiedziane, że one leżą w młodniku. Mogły wyjść na żer godzinę wcześniej, dwie godziny. Tu mają spokój, tu nie jeżdżą auta. Mogły się położyć, więc trzeba uważnie patrzeć. Idziemy dalej w dół.
możecie zobaczyć, taka minimalna ilość śniegu, już mamy świeże tropy, gdzieś tutaj się jelenie przechodziły, przesuwały. No oprócz tych trzech byków nie widzieliśmy nic. Idziemy w dół, w stronę wodnika, tam jest taki szlak zrywkowy, przez środek wodnika spróbujemy tam przejść. Idziemy w stronę drogi, już lekkie koło zrobiliśmy. Cały czas poruszamy się pod wiatr. Byśmy poszli za moje plecy w tamtą stronę, to było bez sensu. Idziemy powolutku pod wiatr. Przed nami są następne jelenie w tych moczewiach, co wam wspomniałem. Podejdziemy z 20 metrów. Ja widziałem szpica i jeszcze jedno. To drugie to mogła być łania. Podejdziemy, zobaczymy, czy one się gdzieś pokażą. Moi drodzy, jelenie gdzieś weszły nam w głąb tych moczewi. Tam były dwie sztuki chyba, łania i szpic. Szpic na pewno, tej drugiej sztuki nie jestem pewny, ale wyglądało mi to na łanie. No i poszły gdzieś tam i nie widzimy ich. Wrócimy się na szlak. Poczekamy na szlaku, co się dzieje. Może na szlak nam coś wyjdzie i pójdziemy, obejdziemy znów dookoła i już pójdziemy w stronę samochodu. No niestety, jelenie są, ale nie jest to takie proste. By się komuś wydawało, jakby tego śniegu było więcej, byłby naprawdę ten, ilość tego śniegu byłaby spora, no to wtedy można było łatwiej te jelenie zobaczyć. Odbijałyby się pięknie. No to, ale w takim przypadku ciężko. Ale zwierzę trochę widzieliśmy. Natomiast no nic takiego, co chcieliśmy strzelić. Ale takie jest polowanie, nie każde polowanie kończy się strzałem, nawet w sudeckiej ostoni. Także schodzimy na dół. Słuchajcie, zaraz zobaczycie, czemu te jelenie takie jakieś nerwowe. Idziemy w jedną stronę, tych tropów nie było. Wracamy, jesteśmy już na drodze. Zobaczycie trop jeleni, a po ich śladzie szły wilki. Zobaczcie. Patrz, a tu jeleni. Tu.
już nie wiem co powiedzieć. Byśmy tu jechali, nie było tego. A teraz już zobaczcie, na tym samym rewirze nie tylko my polujemy. No tak. Słuchajcie, wracaliśmy do auta, są niedostępne jelenie, ale chyba byki same. Ja widzę tam dwa, może jest ich więcej, tylko dosyć daleko są. Spróbujmy jeszcze podejść ze 20-30 metrów, może się uda i zobaczymy, czy nie ma tam większego byka. To co było, to jest, to co widziałem, to jest młode. I łani nie widziałem żadnej. Chodź, no nie wiem. I o, to jest dosyć daleko na lesie, słuchajcie, 150 metrów to jest naprawdę dystans, to nie jest pole otwarte. Zejdziemy kawałeczek w dół, tu jest taka ścieżynka i spróbujemy tą ścieżynką pod następne świerki podejść.
Słuchajcie, udało się podejść jelenia na 100 metrów. Jest chmara byków, nie wiem, tam chyba 6 sztuk jest. Młody byk jeden po stronie korony, najmocniejszy. Ale młody byk, 6 lat, może 7. Więcej na pewno nie ma. Żerują sobie na takim zrębie świeżym. Wiatr mamy idealny. Zobaczcie, jedno wyjście, tyle jeleni widzieliśmy. Ale nic co należało, to coś nadaje do strzału. A geniusze mi opowiadają, że myśliwi to zabijają wszystko, co się rusza. A te jelenie sobie dalej żerują. Widzicie, jak to jest? Jakie społeczeństwo jest niedoinformowane. Moi drodzy, pierwsza część odcinka dobiega końca. Myślę, że polowanie fajne, mi się bardzo podobało. Jeleni masę, pooglądaliśmy. Głównie byki, młode byki. Przede wszystkim trzeba tutaj dodać, że to młode byki. Może nie wszyscy wiecie, ale o tej porze roku jelenie dzielą się na chmary płciowe. Jedna część to są łanie z cielakami, czasami tam jest jakiś szpic, bardzo przywiązany do swojej matki, który jest jakby jej przychówkiem ubiegłorocznym. Natomiast reszta jeleni, czyli byki, też dzielą się na chmary jakby wiekowe. Mamy chmarę męską, która była tutaj i to była chmara byków młodych, ale są też chmary jeleni w wieku starszym. I te starsze się też trzymają razem, więc dzisiaj nam święty Hubert pokazał sporo młodych jeleni, młodych byków. Ja nie twierdzę, że jakby tam nie było myłkusa, to byśmy nie strzelali. Byśmy strzelili, ale że nie było żadnego myłkusa. Był jeden szpic, jakieś szóstaki, ósmaki, ten był dziesiątak obustronnie koronny. Byk młody, przyszłościowy, przed nim jeszcze przynajmniej z 5 lat życia. Chyba, że go wilki zeżą. A tak poza tym to powinien się do tego wieku 10-11 lat sobie dożyć. I z tego byka cudów nie będzie, tu nie ma co liczyć, bo to nie był bardzo młody byk. Ten akurat obustronnie koronny to był taki byk, jak mu daje 5-6 lat, więc za 5 lat myślę, że z niego by wodotrysków nie było. Były tropy wilków świeże, trochę tropów jeleni. No nic, trzeba wracać do domu. Nagrywamy drugą część materiału, nagram wam, żebyście zobaczyli, jak widać w Alpeksie. Poopowiadam wam trochę na temat tego Alpeksa, jak ja go uzbroiłem. I jak w bardzo dobrych pieniądzach można go wtedy sobie kupić, u nas na stronie zresztą. Wymieniłem mu iluminator, ale to się dowiecie później. Dobra, kończymy ten odcinek, o te jeleni się pasą, słuchajcie, bo już jesteśmy przy aucie, one były koło samochodu. Zaraz Michał wam pokaże, że było bez cięcia. Tu Michał musi trochę w lewo przejść, bo je widać. I zobaczycie jeszcze ostatni raz jelenie i zapraszam was na materiał z Alpeksa. Od razu mówię, nie będę go przystrzeliwał, nie będę go w żaden sposób pokazywał wam, dlatego że na broni pokażę go wam normalnie, jak on wygląda, w sensie lunety, żeby ktoś nie powiedział, że był montowany, ale to wam pokażę wszystko później.
raz zobaczyć jeszcze jelenie. Michał będzie ten odcinek montował, bo widzę, że chętny jest, więc tak, żebyście, że będzie bez cięcia, bo one sobie dalej tam są. Widzisz go? Czekaj. I dam na prawo. No, one się dalej pasą i się mają bardzo dobrze. Także smacznego i... Tak, smacznego i szczęśliwego nowego roku, możemy powiedzieć. Moi drodzy, tak jak powiedzieliśmy wcześniej z Michałem w naszym odcinku, gdzie polowaliśmy na jelenie, przygotowałem dla was, nie wiem jak to nazwać, ale taką moją własną konfigurację celownika Alpexa z Higmicro. Oglądajcie do końca, bo ten, który jest tutaj, będzie można go kupić. To jest całkowicie nowy celownik, ale o tym się dowiecie później, bo będzie w dobrej cenie. Tak sobie wymyśliłem, że ten, który pokazuje, pokaże wam jak to zrobiliśmy, to będzie on w dobrej cenie do kupienia. No i teraz tak. Bardzo mnie cieszy to, że większość producentów poszła już jakby krok do przodu i dała możliwość kupienia celownika noktowizyjnego bez iluminatora. Mówimy tu o celownikach w kształcie lunety. Tak zrobił już Pulsar z wersją z Digexem C50, że można go kupić w kilku opcjach. Z iluminatorem 850, czyli widocznym, 940, czyli niewidoczny. Do tego jest wersja z Wi-Fi, bez Wi-Fi i można go kupić z iluminatorem. I Alpex Hika zrobił identycznie. Ten montaż, który tutaj widzicie, znajdziecie go u nas na stronie. On nie jest w komplecie. Ja już go sobie zamontowałem wcześniej, żeby wam tego nie pokazywać. To jest obiema Fit30 zamontowaną prowizoryczną szyną Picantini. To nie jest oryginalna szyna Picantini, ale jest to kawałek szyny, która umożliwia nam zamontowanie innego iluminatora. I ta wersja tego celownika w detalu kosztuje około 4300 zł, jeżeli dobrze pamiętam i się nie mylę. Natomiast kupujecie wersję bez iluminatora, w której ładnie widać w dzień, obraz oczywiście kolorowy, macie możliwość nagrywania, tylko pytanie zasadnicze, no po co nam celownik noktowizyjny do polowania w dzień? To jest bez sensu. Możliwości Alpexa fabryczne znacie, on w wersji fabrycznej z iluminatorem dedykowanym od producenta kosztuje 5000 zł bez złotówki, natomiast ten jest tańszy o 600 czy 700 zł. I można sobie tą cenę, nie tracąc jakości obrazu, jeszcze obniżyć. U nas na stronie znajdziecie iluminator bardzo małych rozmiarów. Ja już go sobie tutaj spakowałem do pudełka dla przyszłego właściciela. Tak on wygląda. Chyba jeden z mniejszych iluminatorów dostępnych na rynku. Ja tu założyłem wersję, słuchajcie, 940, również z tą objemą dodatkową. Tą objemę też znajdziecie u nas na stronie. No i teraz trzeba to jakoś spiąć, żeby to pasowało, ponieważ to nie jest takie proste. Kupić sobie osobno iluminator, osobno celownik i trzeba to razem jakoś połączyć. I dzięki tym dwóm objemom można to w bardzo prosty sposób zrobić. Po prostu odkręcamy, tutaj jest na taką śrubkę, montujemy go, zaraz go założę, słuchajcie, bo mi jest trochę niewygodnie tutaj, że muszę sobie to poluzować jeszcze. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. I można sobie to wszystko wstawić. O, ładnie nam wskoczył. Zakręcacie i iluminator już jest zamontowany. Zobaczcie, o ile to jest mniejsze, a co najważniejsze, to jest też lżejsze. Więc tutaj walczymy o każdy gram, żeby ten celownik był jak najlżejszy. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę tutaj na ten prześwit, który pozwala nam zamontować każdy montaż. Na objemy Fit30, czy jest to montaż na szynę Picantini, czy jest to montaż na inną broń, to nie ma znaczenia, ale przy takim zamontowaniu pozwala nam bez żadnego problemu tutaj, że tak powiem, to światło pozwala, że objema od montażu bezpośrednio wchodzi. I co jest ważne, ja sobie go nie dokręcałem tutaj na siłę, ponieważ ta objema ma tutaj taką plastikową tulejkę, zaraz wam pokażę. I dzięki tej plastikowej tulejce, która jest tutaj, my mamy możliwość ustawienia iluminatora tak jak chcemy. Widzicie? Tu jest pełny zakres. Oczywiście trzeba to ustawić w łowisku. Po zamontowaniu na broni dopasowuje się sobie i wtedy ze sobą raz wziąć kluczyk, którym dokręcacie już na stałe i w momencie tylko włączenia iluminatora i wyłączenia, w tym momencie wiązka pada nam centralnie na krzyż. Celownik zabieramy ze sobą, żeby pokazać wam w dalszym ciągu. Ja go nie będę montował na broni, żeby tutaj będzie on
tej formie zabrany, więc obraz może być troszkę niestabilny, ale zabiorę go, żebyście zobaczyli jakość obrazu przy iluminatorze 940, najmniejszym chyba jakim jest, żebyście zobaczyli obraz w materiale, jak w tym widać. Sam celownik, tak wam powiedziałem, kosztuje 4300 zł. Do tego mamy iluminator, kosztuje około 300, do tego dwie objemki, czyli wychodzimy na kwotę powiedzmy 4700, czyli już mamy około 300 zł taniej niż wersja podstawowa. No i mamy trochę lżej, co jest moim zdaniem ważne. Iluminator jest zasilany ogniwem 18650, jest bardzo popularnym. I tak sobie wymyśliłem, że jeżeli się znajdzie chętny, to w tej wersji, tak jak ja go trzymam teraz, czyli mamy dwie objemy, celownik, mamy iluminator, będzie do oddania za kwotę 4,5 tysiąca złotych. Jeżeli go będziecie chcieli, to piszcie na maila do nas, więc myślę, że za tą kasę naprawdę, naprawdę warto, a jak nie, no to poczekajcie jeszcze chwilkę, za kilka sekund czy kilka minut w materiale zobaczycie, jak w tym Alpexie widać, bo ja już wiem, jak widać. Nie testowałem go jeszcze w terenie, testowałem go tutaj na podwórku i powiem wam, że widać naprawdę dobrze. Myślę, że spokojnie wystarczy. Jak śledzicie nasze social media, to tam już jakieś materiały były nagrywane z Alpexa, głównie na TikToku jest troszkę filmów, więc możecie zerknąć. No uważam, że za tą kwotę 4,5 tysiąca złotych, kompletny celownik, to jest cena dobra, bardzo dobra. Zasilanie bateryjne tutaj w środku jest naprawdę dobre, bo tu mamy dodatkowe wejście na baterię, taką małą, grubą, nie pamiętam, CR123 chyba. Ładowany jest on tutaj, normalnie ma ogniwo wbudowane, więc myślę, że spokojnie można polować bardzo długo. Iluminator na osobnym zasilaniu. Pakuję go z powrotem, słuchajcie, rozkręcę ładnie to, żeby to ładnie nam zeszło, bo to trzeba sobie... No tak, rozkręciłem, że śrubkę wykręciłem. Dobra, ok. Rozkręcamy go. Wrzucamy nóweczkę do pudełka. Zamykamy. I bierzemy go do łowiska. W tej formie go weźmiemy do łowiska, żebyście mogli wy zobaczyć, jak w nim będzie widać. Kontakt sudeckaostoja@gmail.com, piszcie. No i co, nie przedłużając, powoli będziemy, ja wam już mówię, dashboard, widzimy się w następnym odcinku, teraz zobaczycie sobie właśnie materiał nagrany Alpexem, widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że, ja już wiem, jaki to będzie odcinek, może coś z lisami, bo już mamy częściowo nagrany, więc może coś z drapieżnikami, nie chcę wam za dużo zdradzać, będzie na pewno materiał i chyba wyjdzie jako dodatkowy, bo potrzebuję na to, nie wiem, czy nie chciałbym zostać z tyłu z materiałem, więc od razu wam powiem, że będzie chyba dodatkowy materiał na temat zmian kynologicznych w Polsce, szczególnie na relacji, powiedzmy, relacji PZEU-ZKWP. Mi się tam to strasznie pewne rzeczy nie podobają, dopiero się dowiedziałem później, jak to tak naprawdę wygląda, ale ja jeszcze raz powtórzę, ja wam to powiem od strony praktycznej, od strony użytkowej, nie od strony tej wizualnej, że tak powiedzmy, że tak powiem, więc chciałbym, żeby to było dla wielu myśliwych, tych, którzy polują z psami, żeby było to proste i zrozumiałe, ale o tym będzie w następnym materiale nakręconym niebawem, więc myślę, że w przeciągu tam 2-3 dni go zrobię i oczywiście wam go pokażę. No a teraz co, nie przedłużając, bo my lecimy na polowanie, jedziemy na dla was nagrywać. Będziemy polować. Na co? To musicie poczekać. Nie chcę wam za dużo zdradzać. Ogląda się to już wszystko w nowym roku, więc nie chcę. Sezon się nie kończy. Plany powoli już się kończą, pozyskania, ale jeszcze coś tam do strzelenia jest. Także nie przedłużając, widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia i dashboard.